gdzie polec. Tak samo. Jak tyle, tyle tysięcy. Sebastian Szwed kontra Szymon Chryz. Wiek bardzo zbliżony, waga oczywiście ta sama. Wzrost również 4 cm na korzyść Sebastiana Szweda. Sebastian Szwed na rożnik. Żółte, żółte spodenki, niebieski Szymon Chryz. Tutaj już walka w kategorii średniej. Tutaj te ciosy i kopnięcia już naprawdę dużo ważą. W połączeniu z małą rękawicą dużo nie trzeba, żeby ta walka się zakończyła. Na tą chwilę widzimy pojedyncze ciosy, pojedyncze kopnięcia, ale jestem pewny, że za chwilę będzie mocniejsza wymiana. Póki co jest wejście w nogi, dopchanie przeciwnika do klinczu i chyba będzie próba wyniesienia i wprowadzenia. Bardzo przytomna obrona, chociaż teraz troszkę szerzej na nogach powinien się ustawić Sebastian Szweda. O właśnie. Mamy obalenie i u góry Szymon Chryz. Budowa fizyczna Szymona Chryza predysponuje go do tego, żeby w parterze mieć dobrą kontrolę i widzimy, że naprawdę solidnie rozlał się na swoim przeciwniku. Tak, widzimy, że Szymon jest mocnym zawodnikiem fizycznie, tą siłę właśnie wykorzystuje, aby dociskać swojego przeciwnika do siatki. Próbuje teraz rozerwać tą klamrę, nieco się wyprostować, aby zadawać ciosy. Sędzia główny Łukasz Bosacki cały czas jest blisko akcji. No i chyba mieliśmy właśnie przejście do półgardy, tak jest. Tutaj już o wiele większe będą możliwości bicia. Gdzieś powinien się prostować i tą lewą ręką, młotkami próbować troszkę swojego przeciwnika poturbować, ale już teraz gardę odzyskuje Sebastian Szweda. I ponownie mocno garda. Siatkę Sebastian Szweda próbuje ją wykorzystać, próbuje wstać, ale przy sile fizycznej Szymona Chryza jest to niemożliwe. O właśnie, i teraz to, o czym mówiłem, z półgardy wyprostował nieco swoją sylwetkę Szymon Chryz. Zwraca uwagę Łukasz Bosacki na łapanie się siatki. No, musi uważać na te pedelady. Tak jest. O, jedna z nich, mam wrażenie, doszła celu. Wpadł w trójkąt, ale jeszcze nie wszystko stracone. Dość nierozważnie w ten trójkąt wpadł, ale bardzo rozważnie i przytomnie tą technikę wybronił. Przez całą rundę w zasadzie pełna kontrola Szymona Chryza. Tak, i mimo że są w żółtym narożniku, czyli w narożniku Sebastiana Szweda, to Sebastian nie jest w stanie zastosować rad słyszących, mówiących przez narożnik. Ze względu na to, że właśnie Szymon bardzo przytomnie cały czas zachowuje w tym parterze. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że jest to walka trzyrundowa, to wiadomo, ale już te rundy trwają 5 minut. Więc te próby ucieczek będą bardzo kosztowne, jeżeli chodzi o siły Sebastiana Szwedy.
No teraz widzimy, że Sebastianowi udało się podnieść walkę do stójki, ale cały czas jest dociskany. Także musi uważać na właśnie kolejne sprowadzenie. Widzimy tam jakieś rozcięcie, wydaje mi się, że na twarzy właśnie Sebastiana. No, tych ciosów już zebrał dość sporo. Oczywiście nie są to mocne ciosy. Ponieważ... Cały czas niczym Kamaru Usman w swoich najlepszych czasach, jak tą klawrę zapnie, to nie puści przez całą rundę. Kolejne ciosy. Cały czas. Walczy jak lew Sebastian Szweda, żeby przenieść tę szalę na swoją korzyść, ale póki co się nie udaje. Kolejne obalenie. Widzimy to rozcięcie nad bodajże prawym okiem Sebastiana, dość głębokie. Katmeni tutaj będą musieli teraz kawał roboty wykonać, żeby to zatamować. No i też pytanie, jak panowie znoszą ten wysiłek taki dociskania ciągłego, ciągłej przepychanki? Tak. Zawsze przy okazji komentowania gali to powtarzam, że to jest troszkę taki paradoks, bo ten element walki MMA, który jest najnudniejszy, jest najbardziej kosztowny, jeżeli chodzi właśnie o siłę i kondycję. To dociskanie do siatki to wygląda jak takie zamulanie, jakby po prostu przytulanie się, ale to naprawdę wymusza ciągłe spięcie. Jeszcze dodatkowo męczy to, że to cały czas czujesz się zagrożony i z jednej i z drugiej strony stoisz napięty, przepychasz się i naprawdę tych sił odbiera to bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo. No tutaj widzimy, Szymon naprawdę tych ciosów zadał bardzo wiele. No i tutaj ten najlepszy moment w rundzie Sebastiana Szweda, gdzie zadał pedyladę, no i potem były te nogi do trójkąta złożone, ale nie udało się ich dopiąć. Szymon Christ ma na sobie wiele mięśni. Pamiętajmy, że te mięśnie też trzeba dotlenić. Zobaczymy, jak kondycyjnie. Ale wygląda Szymon tak, jakby jeszcze trochę wody zeszło. To bronzer i na debiuty kulturystyczne. Tak, tak. Widać już naprawdę oboje potężnie zmęczeni. Troszkę myślę, że ta walka w tej stójce się nam otworzy. Myślę, że musisz szczególnie na początku tej rundy Seba trochę zaryzykować. Jest tam próba gilotyny, ale nie, nie, odpuścił szyję. Będzie próbował wybronić tym razem obalenie. I udanie, dość, mam wrażenie, łatwo odwrócił Szymona, ale to jeszcze nie koniec tego kotła. Dużo, dużo tego elementu zapaśniczego, który, tak jak wspomniałeś, jest niezwykle wyczerpujący dla zawodników. Ale tutaj widzimy Łukasza Christa, który pokazywał, żeby zwolnić, żeby Szymon oddychał, że jest cały czas w dominującej pozycji, żeby nie męczył się za bardzo. No tak, trzeba w tych elementach zapaśniczych pamiętać o oddychaniu. Ładnie teraz już troszkę szerzej na nogach rozstawiony Seba, ale pomimo to Łukasz Christ ponownie w ten sam sposób przenosi tę walkę do parteru. Mamy teraz gardę. Myślę, że za chwilę będzie przejście do półgardy, ponieważ jest ona otwarta. No teraz zapiął Sebastian. Ale powoli, powoli pracuje cały czas Szymon nad rozbijaniem swojego przeciwnika. Tak, w tej walce pewien schemat się nam w kółko powtarza. Szymon Christ dociska, wybiera jedną nogę, schodzi po kole, przewraca i z gardy obija mocno ciosami Sebastiana Szweda. No widzimy, że jest to ulubiony element walki, ten taki klincz zapaśniczy i takie dociskanie, męczenie przeciwnika, jeżeli chodzi o Szymona Christa. A ten element bardzo opanowany. O, teraz po raz kolejny gdzieś tam te ręce, ta głowa do trójkąta. Ale nie, pewnie to Szymon wrzuca. Finał próby tej techniki kończącej jest taki, że w pozycji bocznej znajduje się Szymon Christ i tutaj naprawdę spore szkody będzie mógł wyrządzić swojemu przeciwnikowi.
właśnie, chociażby zadając kolano na żebra. Widać, że naprawdę bardzo mocno zmęczony już Sebastian Szweda, głębokie. No nie znalazł jeszcze recepty na Szymona Hrista, Sebastian Szweda. Właściwie na tą jego siłę fizyczną i technikę, która jest tutaj cały czas w kółko powtarzana, czyli te mocne dociskania. A z czego wynika te mocne dociskanie? No widać, że dba o każdy detal Szymon Hrist, chociażby o to popularne wyciskanie cytrydy, mocno gdzieś tam pracuje czołem, mocno wywiera presję na brodę Sebastiana. To są takie detale, które właśnie decydują o tym, że ta kontrola jest aż tak dobra. Tak, i zauważmy też, że on nie zasypuje gradem ciosów swojego przeciwnika, ponieważ no wtedy nie mógłby go aż tak dobrze kontrolować, ale na tyle często uderza, że sędzia główny Łukasz Bosacki nie może podnieść tej walki z powrotem do stójki. Próba omoplaty, jeżeli to by się udało, to byłaby naprawdę sensacja. Ale chyba za silny jest na tego typu techniki. Ale potężne kolano! Co to zrobił Sebastian Szweda? To jest coś niesamowitego. Sebastian Szweda odmienia losy tego pojedynku. Przez cały pojedynek Szymon Hrist dominował swojego przeciwnika, wykonywał bardzo skrupulatnie plan na tą walkę, czyli dociskał go do siatki, obalał w parterze, nie pozwalał wstawać. Coś niesamowitego. I nagle Sebastian Szweda wstaje i wyprowadza niesamowicie celne dwa kolana. Dalej na macie klęczy Szymon Hrist. Zobaczmy. Zobaczymy, wstali tu po tej próbie. O. Świetnie, naprawdę świetnie zrobił to Sebastian Szweda. Wykorzystał idealnie moment. Szymon Hrist wstał troszkę bez przygotowania. Może zmęczenie miało tutaj znaczenie, ale ta głowa była zdecydowanie za nisko i idealnie wykorzystał to Sebastian Szweda. Niesamowita walka, piękna historia. Ale brutalne te kolana były. No. Bardzo mocno zmęczony wydawał się Sebastian Szweda, no ale kiedy miał tą okazję, wykorzystał w 100%. Zwycięzcą walki przez nokaut w drugiej rundzie Sebastian Szweda!